Złota drużyna skoczków dziś poza podium w Pucharze Świata. Konkurs w Rudze zaczął się dla nas od dyskwalifikacji Piotra Żyły. Dlaczego tak się stało? O tym już teraz nasz reporter Filip Czyszanowski. Witaj, Filipie. Witam. Nieprawidłowa długość kombinezonu w kroku po prostu był zbyt obszerny. W grę wchodziły centymetry. Co ciekawe, nieprawidłowość wychwycił ten sam członek jury, który rok temu zdyskwalifikował Żyłę za poprawianie stroju. Ciekawe, Polacy już bez Żyły w trójkę musieli awansować do finałowej serii. To się udało, co jest nie lada wyczynem. W niej oglądaliśmy Żyłę w feralnym kombinezonie. Tym razem kontrola już nic nie wykazała. Tak naprawdę sprawdzamy te kombinezony cały czas, także to nie ma tak, że nie wiem, wziąłem go pierwszy raz i poszłem w nim skakać. Oczywiście nikt nie jest jakby zadowolony, no bo bądźmy szczerzy, no byliśmy tu przygotowani na to, że będziemy walczyć o podium i gdzieś tam brak tego skoku uniemożliwiło nam wejście na to podium. Skończyliśmy na szóstym miejscu. Wygrali Norwegowie, którzy mają swoje za uszami. Daniel André Tande podciągał kombinezon za pomocą belki startowej, co jest zabronione. Dyskwalifikacja brak. Sobota w Rudze to także biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk 18 na 10 km klasykiem. Wygrała Marit Bjergen. Niedziela może być nasza. Liczymy szczególnie na naszych skoczków. Taki konkurs indywidualny z gwarancją dalekich lotów. Dziś taki Stefan Kraft skoczył 147,5 metra. Nowy rekord skoczni. Będzie się działo. Z Ruki Filip Czyszanowski, bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na jutrzejsze transmisje. Biegi od 9:25 w dwójce, a konkurs indywidualny w skokach w jedynce o 14:20.